Przed Wami ostatni sprawdzian 2021 roku, nawet nie sprawdzian, Mistrzostwa Świata Młodzieżowe w Tajlandii. Jak będzie wyglądać organizacja wyjazdu? Kto jedzie? Opowiedz nam. No tak, przed nami Mistrzostwa Świata do lat 19 najpierw, potem do lat 21. Są to Mistrzostwa Świata przełożone z września. Tam był problem z pandemią i te sprawy, więc no troszkę to jest wszystko na wariackich papierach, robione na ostatni moment. Też czekaliśmy na potwierdzenie, ale jesteśmy gotowi i na 19 z dziewczyn lecą Melania Marcinowska i Urszula Unio oraz ich trener Rafał Sterner. Z chłopakami leci trener Tomasz Sińczak, a reprezentować nas będą Filip Lejawa i Artem Bezarab, a jako fizjoterapeuta poleci Krzysztof Białas. To jest skład na pierwszy turniej i można powiedzieć, że po tym pierwszym turnieju dziewczyny ze sztabem dziewczyn i fizjo zostają na miejscu na drugi turniej, który będzie 4 dni później. Bo są młodsze. Tak, bo są młodsze, mogą grać, chcemy wykorzystać to, żeby zdobywały doświadczenie i punkty, a z chłopaków zostaje Filip Lejawa, a na tą kategorię wiekową U21 będzie dolatywał Mateusz Florczyk razem ze mną, a do Polski wróci Artem Bezarab z Tomaszem Sińczakiem. Jak widzisz sportowe szanse? Wiadomo, że to jest zawsze wróżenie z kart, ale mniej więcej celujecie w coś podczas tych mistrzostw? No na pewno chcemy dobrze zagrać. Myślę, że szanse są na pewno dobry występ na ćwierćfinał. Może gdzieś tam się o medal pokusimy. Mamy tak naprawdę w każdej kategorii pary młodsze, więc jest to bardziej dla nas wyjazd, żeby zdobywać doświadczenie, ale też duża szansa na zdobycie dużo ilości punktów do rankingu FIVB, które nam będą w przyszłości potrzebne. Myślę, że to tylko jest w stanie pomóc wszystkim, a każdy dobry wynik bierzemy z otwartymi rękami.